A ja sobie gram na gramofonie. Trali tra la la la, trali tra la la la. Dzień dobry. Dzień dobry. I mnóstwo książek. Na razie, ale pocztówki jakieś znalazłem. Płoną góry, płoną lasy. Bardzo proszę, bardzo się cieszę, że pan do mnie była. Na razie bardziej spaceruję, bo oprócz tych pocztówek to żadnych płyt winylowych nie zobaczyłem na tej najmodniejszej warszawskiej wyprzedaży garażowej na Saskiej Kępie. W tamtym roku coś mi się udało bardziej tutaj złapać, ale to dopiero początek, więc jeszcze tyle godzin przede mną, że mam nadzieję, że coś złapię. Dzień dobry. Coś takiego jest, ale średniawka generalnie. No i ceny też nie fajne. Chciałem 1000 zł, bo teraz i tak dalej, ale to są wysoko nakładowe, tak ich nie robi, no ale niestety od co? Jedyne co można to szlifować na ten etap. Nie, ale to ja bym właśnie
Ofiara Sienki 1, to jest koniec lat 70. To i tak, że za piątkę butelka. Bo w Szczękach to tam dużo ludzi zginęło. A ryby. To wszystko się zgadza. Tam jak stówkę to chyba nie jest przegięte. Nie, te to małe są, posłuchajcie, po 50 do 200 nawet. No. Ja nie lubię uszkodzonych rzeczy, no ale to w tym przypadku co zrobić. No tak, tak. Ale coś już sprzedałeś, czy na razie? Jakieś takie, wiesz, drobiazgi. Jak tylko bym nie wychodził, to tylko nie podoba to panu. To jest te bukiety. Spodzianka, zobaczcie, kogo spotkałem. Hej. Cześć, zobaczcie, uczę się języka angielskiego. Kupiłeś sobie... Tak, kupiłem sobie Walkmana. Walkmana. English, easy English. This is... Uczę się, po całe życie this się is, uczę. Uczę się, bardzo całe ładnie. Całe życie się uczę. Teraz składamy, czekaj, wiesz co, wiesz, że to działa? Baterii nie ma. Jest, są. Tak? Kurczę. To jest to szok. Good morning. No i zobaczcie, kupiłem płytki jeszcze. Krzysztof Myczkowski, czyli stare, dobre małżeństwo. Tak, no. No i też i stare, dobre jest, też jest. I pudelsi. Stadionówka jeszcze. A zapach stadionu jeszcze został. Także jest okej. Okay. Słuchajcie, to co? Idziemy dalej? No idziemy dalej. Narka, hej. Moi drodzy, tym razem nie udało się kupić, uwaga, żadnej płyty winylowej na tej wyprzedaży garażowej na najdroższej dzielnicy warszawskiej, która jest taka mityczna, jeśli chodzi o mieszkańców i o zasoby, jak się czyta na forach, co tam można znaleźć. No uważam, że w tamtym roku było chyba lepiej, ponieważ jakieś płyty przywiozłem. Ale dzień wcześniej byłem na giełdzie płyt winylowych, pierwszej takiej giełdzie płyt winylowych w Skierniewicach, w Centrum Kultury i Sztuki. I tam udało mi się coś fajnego zdobyć, więc myślę, że pokażę Wam, żeby nie był pusty ten odcinek. Tak więc... Z giełdy w Skierniewicach przywiozłem I Ching, w zależności jak to się wymawia, na takim ładnym gatefoldzie, 84 rok. Moi drodzy, płyty w bardzo dobrym stanie, bo sprawdzałem na miejscu, nawet mają zachowane oryginalne koperty Savitor. No, pierwsza, można powiedzieć, czy jedna z pierwszych takich polskich rockowych supergrup. Wiadomo, Zbigniew Hołdys, Wojciech Waglewski i cała inna także plejada, chociażby chyba Andrzej Nowak, tak? Jak się nie mylę. No, cała inna plejada też znakomitych artystów. Więc no cóż, zapłaciłem za to też niedużo, więc fajnie, że to mam. Myślę, że też to zagości w Bemowie, w mojej audycji, w każdy wtorek od 16 do 18, więc jeśli ktoś jeszcze nie słucha, to zapraszam we wtorki na audycję. Drugi temacik, który przywiozłem, no płyta, którą dość długo szukałem, jeśli chodzi o muzykę filmową, Ostatnie Kuszenie Chrystusa, Peter Gabriel, 89 rok, pierwsze wydanie niemieckie, zachowana też w bardzo fajnym stanie, na dwóch płytach winylowych, nawet zachowane są oryginalne koperty, więc wydawnictwo świetnie zachowane, muzyka niełatwa, film też niełatwy, no on wywołał dużo kontrowersji, obraz Martina Scorsese, więc warto zobaczyć, warto posłuchać, ścieżka dźwiękowa, no myślę, że dość rzadka już na rynku. Nie wiem, czy to miało reedycję, czy nie. Ja nie trafiłem. Jeśli Wy wiecie, dajcie znać w komentarzu. Kurka wodna, zawsze mam problem z tymi kopertami. Ale okej, tak jeszcze to z tyłu wygląda. Więc kto nie subskrybuje, niech subskrybuje, niech komentuje. Łapki w górę, bo kanał idzie do przodu. Cieszę się bardzo. To jeszcze nie koniec. I ostatnia rzecz winylowa w tym odcinku. Powiem Wam szczerze, że nie liczyłem, że w takim miejscu, na tak małej giełdzie, która była pierwszy raz,
uda mi się zdobyć ten tytuł, ponieważ on jest, może nie jest trudny do zdobycia, ale niestety kwota, jaką osiąga na różnych portalach, no jest poza moim budżetem, a tu udało mi się kupić ją, tą płytę, ją, tą, tę płytę w fantastycznym stanie, Nirmint, w bardzo dobrej cenie, ale dżentelmeni nie mówią o pieniądzach, więc nie powiem wam, ale było zdecydowanie taniej niż kto inny oferuje w internecie, a jest to Kat i Roman Kostrzewski Popiór 2019 rok na pięknym też gatefoldzie, więc jeśli ktoś jest fanem twórczości już nieżyjącego Romana Kostrzewskiego, to myślę, że pozycja obowiązkowa. Naprawdę cieszę się bardzo z tej płyty, ponieważ no, będzie miała wyjątkowe miejsce w mojej kolekcji. Tymczasem do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.